Cześć moi drodzy, witam Was ciepło 25 października. Ja już u siebie na własnych ziemiach na Dolnym Śląsku. Dzisiaj akurat w Szczepanowie, niedaleko Środy Śląskiej, wróciłam z dalekiej północy, z północnego Mazowsza i wybrałam się do Szczepanowa sprawdzić, jak tam sytuacja podgrzybkowa. I powiem Wam, że na początku nieciekawie, a teraz jest wspaniale, naprawdę. I do tego jest po prostu mnóstwo różnorodnych, malutkich grzybeczków. Myko, życie kwitnie, bawię się wspaniale. Ojeju, chodzę z aparatem, myślę, że będę dużo fotek dzisiaj trzaskać, chyba że wciągnie mnie po prostu podgrzybkowe szaleństwo. Zapraszam Was na grzybobranie. Już mam, jak widzicie, trochę ładnych podgrzybów. Dwie kanie, rosło więcej, ale nie brałam. No i zaczynają się takie piękne, małe podgrzybkowe bobosie. Po prostu idealne, słoiczkowe. No, radocha ogromna. Zawsze po prostu, zawsze parę razy w sezonie, od kiedy odkryłam Szczepanów, muszę sobie zaliczyć właśnie takie fajne podgrzybkowe wyjście. Już myślałam, że w tym roku nie będzie okazji, ale słuchajcie, się tak nachylam tutaj i jest po prostu mnóstwo. Co ciekawe, w moim pierwszym miejscu dzisiaj nie było prawie wcale. Także naprawdę trzeba trafić na miejsce. Wow. Pięknie. Co za piękny dzień. Marzyłam o nim po prostu. Cieszę się, że udało mi się zaliczyć takie jedno naprawdę udane grzybobranie, podgrzybkobranie właściwie w Szczepanowie. Jakoś, nie wiem, kilka lat temu, jak tutaj trafiłam pierwszy raz, to musiało się wydarzyć coś takiego, co spowodowało, że naprawdę pokochałam to miejsce właśnie na podgrzybki i naprawdę nie zależy mi tutaj na żadnych innych gatunkach grzybów. To nie są, jak widzicie, żadne zróżnicowane lasy, tylko taka monokultura sosnowa. Dosyć młode sosny, ale te podgrzybki tutaj są po prostu najpiękniejsze. Teraz byłam na dwóch zlotach grzybiarzy i redakcji Grzyboteki i gadaliśmy ze znajomymi, że naprawdę nie tylko ja uwielbiam podgrzybki. Coś w nich jest. Ach, pięknie się zapełnia Koszyczek taką podgrzybkową młodzieżą. Dzisiaj będę robić marynowane prawdopodobnie. No i rosną właśnie takie te idealne maluchy z zamszowymi kapeluszami. Nie ma nie wiadomo ile, ale spokojnie da się nazbierać. Przynajmniej na moje potrzeby to wystarczy. A tu co się kryje? Jakaś ładna podgrzybkowa rodzinka. Dzisiaj takie absolutnie urocze zbiory, nie jakieś ogromne ilości, ale myślę, że za parę dni będzie się tutaj naprawdę konkretnie działo. Jest pojaw młodziusieńkich podgrzybów brunatnych. Wiem, że na Dolnym Śląsku w różnych miejscach można trafić na większe ilości. Może jutro zmienię miejscówkę, ale naprawdę o to mi chodziło, żeby tutaj w Szczepanowie znaleźć te piękne podgrzybeczki, moje ulubione po prostu. Będę dzisiaj marynować. Dzień prześliczny, jest bardzo mokro w lesie, przyjemnie, dosyć ciepło. Fajnie się chodzi. No po prostu kocham sobie zanurzyć dłoń w ten mokry mech. Coś cudnego.
Grzyby są na razie bardzo malusieńkie. Tutaj akurat jeden z niewielu trochę większych. Ja się tam cieszę, lubię młode, małe grzyby. Tutaj następny. No takie śliczności, młodzież podgrzybkowa. O, widzę tam chyba jeszcze jednego. Niestety bardzo, bardzo szybko się już robi ciemno. Godzina 16:30 w lesie już jest taki lekki zmrok. Jak chodzi o grzyby jadalne, to jest dosyć monotematycznie, głównie pod grzyby brunatne, ale o to mi właściwie chodziło, więc marzenie spełnione. Ale ogólnie życia grzybowego jest multum, jest mnóstwo przeróżnych malusieńkich grzybków. Cudownie się chodzi po lesie, polecam taki spacer. Tutaj na przykład po lewej stronie te pomarańczowe, to spinki pomarańczowe, malusieńkie grzybki. Widzicie sobie, porównajcie sobie przy igle sosnowej, jakie to jest maleństwo, urocze grzybki, a tutaj na tej szyszce to szyszkówka świerkowa, jeden z tych grzybów, które od spodu mają kolczasty hymenofor, kolce od spodu kapeluszy. I jeszcze więcej się dzieje w liściastych fragmentach lasów, tutaj na przykład trująca grzybówka różowa, ale za to bardzo, bardzo ładna. Kolorek robi robotę, co? Powoli warto rozglądać się za grzybami na gałęziach. Tutaj na przykład trzęsak pomarańczowo-żółty. Grzyb, którego niektórzy używają na przykład do zagęszczania sosów. Dzisiaj widziałam już śliczne grzybki na gałązkowe, różne ciżmówki na przykład. Niedługo będą już tylko takie wynalazki. Widziałam też łyczniki białawe, malusieńkie. Niedługo będę was częstować takimi wynalazkami. A tutaj grzybówki różowe, naprawdę niesamowicie mięsiście różowo wybarwione. Pięknie wyglądają. Ale uwaga, bo piękne, ale trujące. Spotkałam też dzisiaj dużo lisówek pomarańczowych, za to ani jednej kurki. A lisówki pomarańczowe czasem są mylone z kurkami, czyli fachowo z pieprznikami jadalnymi, ale lisówki pomarańczowe wyglądają jednak trochę inaczej. Może na pierwszy rzut oka faktycznie podobnie, ale jak się przyjrzycie, to widzicie, że są takie drobniejsze w budowie. Mają bardziej pomarańczowe trzony. Są bardziej pomarańczowe niż pieprzniki. Pieprzniki są żółciutkie. Na moim kanale jest zresztą filmik porównujący lisówki pomarańczowe z pieprznikami jadalnymi. Zapraszam. Podgrzybki rosną dzisiaj dosyć kapryśnie. Bardzo, bardzo długo nic, a potem w jednym miejscu na przykład więcej sztuk, w jednym najlepszym udało mi się dzisiaj znaleźć kilkanaście chyba. I warto też zwrócić uwagę właśnie jak widzicie jakieś ścinki, bo często gdzieś tam w okolicy mogą rosnąć jeszcze inne. Ja tutaj mam taką sytuację, że przeoczyłabym te podgrzyby, ale dzięki ścinkom namierzyłam kilka nowych. Także rozglądajcie się, bo są to grzyby gromadnie rosnące często. Tutaj stare ścinki po podgrzybie, a dzięki nim gdzieś namierzyłam kolejne. O, tutaj widzę, już się robi ciemno. Telefon oczywiście dość mocno to przekłamuje. Ale ja jeszcze sobie chwilkę pochodzę. I jest też sporo lakówek pospolitych, grzybów, które też pojawiają się już tam później, troszeczkę w sezonie. I rosną do późnej jesieni, nawet do zimy. Jest o nich też filmik na moim kanale. Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej, to zapraszam. No widzicie, coś mnie nie chcą te grzyby wypuścić dzisiaj z lasu. Naprawdę się fajnie rozkręca. Myślę, że na weekend będzie grubo. To taka mała zmyłka, bo te dwie to purchawki. A tu pod grzybek już wyglądają bardzo podobnie w tym świetle.
Tutaj mam taką ścieżkę, przy której po prawej stronie rosną maślaki za jakiś tam kawalątek. Mam nadzieję, że na parę trafię, bo uwielbiam maślaki o wiele bardziej smakowo niż podgrzybki. Natomiast podgrzybki robią mi lepszą robotę taką wizualną i ogólnie kojarzą mi się z późną jesienią i uwielbiam je zbierać. I też uwielbiam je marynować i dzisiaj planuję zamarynować. Natomiast maślaczki to do jakiejś potrawki na ciepło. Dobra, super, są maślaki. Ale jest też podgrzybek. Więc jeszcze na pożegnanie coś tutaj się dzieje. Pamiętajcie, że jak chodzi o sposób pozyskania owocnika grzyba, to nie ma znaczenia, czy się wykręca, czy się wycina. Jeżeli wykręcamy, to trzeba tylko przysypać ten otwór, żeby grzybnia nie wysychała. Ja z reguły wykręcam, a teraz sobie wytnę. Ale oba sposoby są jak najbardziej prawidłowe. Więc nie ma to znaczenia. Teraz wycinam. Tutaj jaki dorodny maślak zwyczajny. Wracając jeszcze na chwilę, o tam drugi, ale za mały, nie biorę. Wracając jeszcze na chwilę do sposobu pozyskania, pamiętajmy, że w przypadku jakichś wątpliwych gatunków, kiedy chcemy określić, jak wygląda na przykład dół trzonu, czy jest jakaś pochwa, bulwa i tak dalej, to lepiej wykręcać. Natomiast oczywiście maślak zwyczajny czy podgrzyb brunatny do jakichś trudnych, wątpliwych gatunków nie należą, więc naprawdę nie ma znaczenia, czy je wykręcimy, czy wytniemy. Grzybowi, grzybni nie zrobi to różnicy. Są też bardzo ładne muchomory czerwone. No i na koniec udało mi się nazbierać trochę tych maślaków, więc wspaniale, naprawdę. Będę robić z nich jakiś sos albo może omleta, zobaczymy. Mam fajne pomidorki z warzywniaka. Maślaki mają taką śliską skórkę, którą się obiera. W przeciwieństwie do podgrzybów brunatnych, które czegoś takiego nie mają. No z maślakami jest trochę więcej roboty przez to, ale o wiele bardziej je cenię sobie kulinarnie niż podgrzyby brunatne. Pozdrawiam Was serdecznie, już się zrobiło ciemno w lesie, więc muszę się zabierać. Do następnego razu. Cześć!